dawaj, dawaj! Wystartowałaś dzisiaj tutaj twoje faworytki, tak naprawdę, nie było mocniejszych zawodniczek. Dawało ci to pewien komfort? Znaczy, ja ogólnie dobrze czuję się na tej trasie, więc zdecydowałam, że odjadę, postaram się odjechać od początku. Przyznam szczerze, że nie jechało mi się dzisiaj dobrze, bo teraz miałam dość ciężki tydzień, taki ostatni ciężki tydzień przed Mistrzostwami Polski, więc czułam w zasadzie, że nogi mnie bolą i że są zmęczone, więc tym bardziej się cieszę, że mimo takiego dość słabego samopoczucia wygrałam, myślę, że z taką dość dużą przewagą. No, liczono w minutach tak naprawdę, więc super wynik. Ola, tutaj wszyscy podkreślają, że mimo, że techniczna trasa, to jednak rozgrywana właśnie tak naprawdę rozgrywa się na podjazdach. Czułaś się dzisiaj na nich pewnie, a w Biosce Tatrzańskiej będą jeszcze dłuższe te podjazdy. Właśnie nie wiem jaka jest trasa na Mistrzostwach Polski. Mówi się, że nawet 3-minutowe podjazdy będą. Znaczy no, będę tam już w przyszłym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia, także zapoznam się z trasą, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, jaka będzie. W sumie cieszę się, że to jest nowa trasa, bo to jest coś ciekawego. Z jaką myślą jedziesz, z jakim celem jedziesz na Mistrzostwa Polski? Oczywiście będę walczyć o koszulkę mistrzyni Polski. Kinga, w Jeleniej Górze pierwsze miejsce W23, dzisiaj drugie miejsce Open. Tak. Brałaś w ciemno takie rozstrzygnięcie dzisiejszego wyścigu? Wynikowo nie patrzyłam, aczkolwiek po Jeleniej Górze miałam bardzo duży niedosyt, jechało mi się tam okropnie i wiedziałam, że stać mi na dużo więcej. I w sumie byłam w szoku, że taki wynik mi wyszedł w Jeleniej Górze, bo czułam się fatalnie. Na zjazdach to można było się popłakać patrząc na mnie, więc... W sumie może dobrze, że cię tam nie było. No, tutaj już mi się jechało fajnie, także się cieszę. Trochę na tej rozgrzewce jednak była blokada przez to, że wczoraj tam leżałam parę razy. Ale no, przebadany grunt, potem już mi wychodziło, więc dzisiaj jako tak. Trasa na Mistrzostwach Polski nie będzie zbyt techniczna. Będą oczywiście elementy, ale generalnie to będzie taki typowy małopolskie cross country prawdopodobnie. Tak. Kto nie jest u szlaku solnego, może mieć problem. Jak się czujesz z taką myślą o bardzo długich podjazdach pod do nieba? Mi się bardzo podoba, więc... Jest bardzo stromo pod górę, ale jestem przyzwyczajona, bo trenując koło siebie tak mam po prostu, że wyjeżdża się pod górę, a potem jest bardzo długi zjazd. Trasa w Białce jest bardzo podobna, więc mi się podoba. A jeśli chodzi o dzisiejszą trasę, co było dla Ciebie większym wyzwaniem? Techniczne zjazdy, czy bardziej, że miałeś upadek i trochę byłaś zblokowana, czy jednak podjazdy, które no, wymagały takiego totalnego zagięcia się? Trasa w Wałbrzychu bardzo mi się podoba, więc jeździ mi się po niej bardzo przyjemnie. Wiadomo, że podjazdy męczą, aczkolwiek no jednak lepiej się spisuje na podjazdach niż na zjazdach, ale zjazdy dają bardzo dużo frajdy tutaj. Po co jedziesz do Białki Tatrzańskiej? No jak to co? Po zwycięstwo najlepiej. Gabrysia, trzecie miejsce dzisiaj na Pucharze Polski w Wałbrzychu. Czego Ci zabrakło, żeby być druga, żeby dogonić Kingę na tych podjazdach, bo niewiele brakowało? Powiem szczerze, że starałam się nie gonić Kingę, chciałam jakby gonić samą siebie, prawda, bo powrót po kontuzji bywa ciężki, ale cieszy mnie to, że z każdym dniem wręcz odzyskuję z siebie, można powiedzieć. No i cieszę się z każdego wyścigu, bo jednak wyleciałem i może niedużo, ale 3 starty, ale to były dla mnie bardzo, bardzo ciężki psychicznie czas.
fizycznie troszkę też, ale właśnie cieszę się, że wróciłam do startów. No i teraz jedyne, czego mi brakuje, to czasu, bo niestety Mistrzostwa Polski i zarówno Mistrzostwa Europy są dość szybko, więc nie jestem pewna swojej dyspozycji, ale wierzę, że uda mi się ją jeszcze odbudować, bo sezon jest długi. Co mnie cieszy, to że nie zapomniałam, jak się zjeżdża, wręcz odblokowałam się na tyle, że potrafię naprawdę zadziwiać całą siebie na zjazdach, więc liczę, że w przyszłości i zacznę to, co robię na zjazdach, robić na podjazdach i będzie dobrze. No super. Mistrzostwa Polski na twojej ziemi, w Małopolsce, można powiedzieć u siebie. Jak się z tym czujesz? Fajnie, że można powiedzieć, Mistrzostwa Polski wracają w góry prawdziwe, bo jednak Dolny Śląsk, a góry nasze w Małopolsce, no to jest trochę różnica. Ja wolę ścigać się właśnie w Małopolsce, tam gdzie lata może w Białce się nie ścigałam, ale zarówno w Spytkowicy, cały szlak solny opiera się na stoku, więc my z Małopolski znamy klimacik. Liczę, że organizatorzy jednak postarają się, żeby nam troszkę urozmaicić zabawę, żeby to nie tylko były ciężkie podjazdy, ale też fajne zjazdy. No i trzymając się tego wątku małopolskiego, za miesiąc Mistrzostwa Europy, tak, też w Małopolsce. Tak, dokładnie, w Krynicy-Zdrój. Z tego co wiem, trasa będzie naprawdę, myślę, można powiedzieć, najlepsza na świecie. Na pewno w Europie będzie to trasa kompletna, zarówno pod względem fizycznym, jak i technicznym. Każdy zawodnik zajdzie coś dla siebie, ale to będzie trasa widowiskowa, pod kibiców, pod zawodników, więc zapraszam cały świat do kibicowania. 15 sekund do trzeciej. Dawaj, pięknie. Super. Uwaga na korzeń. Ciśnij. Brawo. Kasia, co cię zmotywowało, skąd się wziął ten pomysł w ogóle powrotu do cross country, powrotu do walki, no jakby nie było, jak się staje na starcie, staje się po to, żeby wygrywać? Nie do końca, bo jeśli znasz swoje możliwości, wiesz, że trenowałeś, to po prostu to było bardziej walka o siebie, o to, żeby po prostu wrócić do formy, nie o wygrywanie, bo to jest zbyt krótki czas, a jeśli bym sobie założyła za rok, no to bym w życiu tego nie doczekała, także nie, to nie jest powrót na wygrywanie, nie jest... Nie wiem, czy to jest w ogóle powrót do ścigania, ale chciałam zawalczyć o siebie, ponieważ przytyłam, nic nie robiłam, miałam dużo pracy, ale nie miałam czasu w ogóle dla siebie. Piąte miejsce. Jak smakuje ten pierwszy start? Ciężko, brakuje wszystkiego, zwłaszcza tej płynności. Mówię, dobra, to pod górę jeszcze pojadę, a na dół będę odpoczywać. To takie błędy na zjazdach, tak jakoś, no po prostu wszędzie się potykałam, nie miałam siły. Ja poza tym wszystko mnie bolało, wszystko mnie paliło, wszystko mnie bolało. Ale to jest takie uczucie, za którym chociaż troszkę tęskniłaś? Po części tak, ale jeśli zobaczyłam po trzech rundach, jeszcze dwie rundy, a ja już miałam dość, to tak powiedziałam, nie, to chyba nie jest to uczucie. Ale zwolniłam i dojechałam bezpiecznie, także bardzo się z tego cieszę, że skończyłam ten wyścig, bo było piekielnie ciężko. Mistrzostwa Polski u ciebie pod domem dosłownie. Tak. To stąd się wziął ten pomysł ze startu? Stąd, bo wszyscy mi dokuczali. No Mistrzostwa Polski masz u siebie, pierwszy raz, nie? No mówię, no tak, no i co z tego, nie? No i gdy przyszedł nowy rower, to mówię, 3 miesiące, patrzę. I pomysł narodził się w ciągu tygodnia w mojej głowie i poszło. Ciężko było Mariusza przekonać rodzinę do takiego pomysłu? O dziwo nie. Ale on wiedział, że nie mam czasu dla siebie i myślę, że to wszystko mnie tak... No dużo było, ja też pracuję normalnie, także, no także wszystko, jeszcze dziecko nie śpi po nocach, zęby cały czas, także on powiedział, zróbmy to, znajdziemy ten czas. Jakie masz teraz wnioski, co chcesz jeszcze przez ten tydzień zrobić, jeśli chodzi o przygotowanie do startu? Nic, odpocząć i przeżyć. Na zjeździe będziesz widziała to się. Zakończyć to, co postanowiłam. A co będzie po Mistrzostwach Polski? Nie zastanawiam się. Na razie ciągnę do Mistrzostw Polski, a później na pewno będę w Szczyrku, także zapraszam wszystkich, duży event Track Days. Także to jest druga opcja, gdzie na pewno będę, a co, gdzie będę robić, to tak naprawdę jeszcze nie wiem. Hania, od kilku miesięcy jesteś pod opieką Rafała Hebisza i jak widać przynosi to efekty. Zaczynasz rozdawać karty w juniorkach. Tak, no to prawda. Dobrze mi się jechało na pewno ten wyścig. W sumie od początku tak już, no od początku prowadziłam już po rundzie rozbiegowej też. Starałam się też jechać swoim tempem i no wyszło mi to dobrze, tak swoim tempem właśnie mocno i płynnie też, więc bardzo, bardzo fajnie. Też jestem zadowolona z tego wyścigu. Połączony wyścig z elitą kobiet, więc tak naprawdę nawet jak zrobiłaś przewagę, no nadal miałaś kogo gonić. To prawda, jest to trochę problem. Faktycznie, bo już nawet na rozbiegówce zaczęłyśmy doganiać, no bo nie tylko ja, ale
ale też inne juniorki, doganiać właśnie i orliczki, i ejce kobiet. No i no właśnie czasem jest to problematyczne, jak ktoś się zablokuje czy coś, to nie jest to nigdy przyjemna sytuacja, ale w sumie przyszło to w miarę okej. Okay. Trochę właśnie na takim jednym podwieździe tym widokowym nas przyblokowało, ale tak to było bardzo spoko. Z drugiej strony takie przepychanie się na trasie to jest chleb powszedni, jeśli chodzi o Puchary Świata czy za granicę. Dokładnie, więc też sobie tutaj poćwiczyłyśmy przed wielkimi zawodami, więc też okej. Okay. No też, to też trzeba uznać. Z dużym apetytem myślisz o Mistrzostwach Polski? Tak, na pewno. Jasne, no wiem, że dam z siebie wszystko i pojadę na tyle, na ile będę mogła, no na maksa, więc... O trasie w Białce mówi się, że jest to trasa raczej siłowa w tym roku przynajmniej. Odnajdujesz się na siłowych trasach, czy wolisz takie pełne, kompletne trasy, jak ta tutaj siłowo-techniczna? Zdecydowanie to jest mój typ, właśnie jak ta tutaj w Wałbrzychu, bardzo, bardzo lubię techniczne trasy też, naprawdę. Chociaż myślę, że w Białce też się dobrze odnajdę. Szczerze, nie oglądałam jeszcze tego objazdu, muszę to zrobić. Widziałam, że Karol tam wrzucał, ale muszę to jeszcze obejrzeć. No, jestem bardzo ciekawa w sumie tej trasy. Jeszcze kawałeczek. Kawałeczek, dawaj. Zosia, czwarte miejsce. Niewiele brakuje do podium, a jednak troszeczkę zabrakło. Czego? Trochę siły pod górę, ale tak to mi się fajnie jechało, zjazdy dobrze mi szły. Widziałem właśnie, że na zjazdach sobie doskonale radziłaś. No dobrze, było na zjazdach. Gdzie trenujesz tego typu techniczne elementy? No w górach, ale nie tak często. Też na Wiśniowcu. Byłem akurat świadkiem, jak na rozgrzewce położyłaś się na samym dole. Ale to było... Prawie cię Laura tam rozjechała. Tak. Co się wydarzyło? Miałam takiego stresa, że ona za mną jedzie, ale no i po prostu nie skupiłam się, żeby wjechać tam, gdzie powinnam. No i zjechałam na prosto i już jakby, no byłam tak zaoferowana, że nie umiałam wykręcić, no i mnie podcięło, no. A potem było coś jeszcze na trasie? Były jakieś przygody, czy już? Nie, potem już wszystko w miarę płynnie przejechałam. Czego zabrakło do Alicji, żeby być drugą? Myślę, że siły, bo dalej trochę mnie choroba trzyma już od 3 tygodni, nie umiem się do końca doleczyć i no trochę siły brakuje. W Białce Tatrzańskiej na Mistrzostwach Polski podjazdy będą ponoć nawet na 3 minuty. No. Trzeba nadrobisz się przygotować. Nadrobisz tą siłę przez ten jeszcze tydzień? Zobaczymy. Super Alicja! Czyli to, mimo, że trasa jest bardzo techniczna, to jednak no. Te podjazdy są tutaj tymi decydującymi? No, myślę, że tak, tak. No? No tak, no, powiem bardziej. No, podjazdy bardziej są na tej trasie decydujące, więc no, zabrakło trochę. A żadne elementy techniczne nie stanowiły dla Ciebie problemu? Nie, wszystko... Znaczy nie, na rozgrzewce raz popełniłam błąd i pojechałam na wprost zamiast linią, którą miałam pojechać, ale no generalnie to wszystko ładnie poszło. Jeśli te podjazdy są takie decydujące tutaj, no. Jaka jest Twoja myśl o 3-minutowych podjazdach w Białce Tatrzańskiej? No, trzeba Cię przygotować. Ale nie ma jeszcze czasu na przygotowanie. Będzie no, super. Tak, będzie, trzeba się nastawić dobrze. A jaką pogodę zamawiacie? No. Taką jak dzisiaj, myślę. No, tak, idealnie. Nie, tak nie za ciepło. Miałam taki chłodny wiaterek, ale żeby było ciepło. A, i żeby nie było błota. Tak, tak, żeby nie było błota. Czyli na sucho, wyścig na sucho. Tak, tak, ostatnio było za dużo wyścigów. Ja po prostu chodzę, już mam dość błota.